Szpital rehabilitacyjny w Góżnie to kolejne ognisko koronawirusa na terenie powiatu leszczyńskiego. Zakażonych jest 16 osób, 9 pracowników i 7 pacjentów. Pracownicy izolowani są w domach, natomiast zakażeni pacjenci przetransportowani zostali do szpitala zakaźnego przy ulicy Szwajcarskiej w Poznaniu. Wszystko zaczęło się od zasłabnięcia 68-letniego mieszkańca powiatu kościańskiego. Mężczyzna został przewieziony do szpitala w Lesznie i tam, jak od każdego przyjmowanego na oddział pacjenta pobrano od niego Wymas na SARS-CoV-2. Wynik okazał się pozytywny. 68-latka przewieziono do szpitala w Poznaniu. Sanepid w Lesznie podjął decyzję o pobraniu wymazów od wszystkich pacjentów przebywających w szpitalu rehabilitacyjnym w Góżnie oraz od pracowników. W sumie przebadano ponad 200 osób. Wobec tych, u których nie potwierdzono zakażenia koronawirusem, zdecydowano o kwarantannie. Kolejne wymazy mają zostać pobrane za tydzień. Jeśli wyniki będą negatywne, kwarantanna zostanie zakończona. Pacjenci, którzy trafili na kwarantannę, mogą zdecydować, gdzie chcą ją odbywać w Góżnie czy wrócą do swoich domów. W tym drugim przypadku na kwarantannę trafią także osoby, które z nimi mieszkają. Do odwołania w szpitalu rehabilitacyjnym w Górnie wstrzymane są zabiegi i przyjmowanie nowych pacjentów. Ci, którzy z powodu pojawienia się w placówce koronawirusa zostali urlopowani, po zakończeniu kwarantanny będą mogli dokończyć swoje turnusy.